Szanowni Państwo, myślę, że możemy zacząć. Witam serdecznie wszystkie osoby, które jeszcze zalogowały się. I drodzy Państwo, przejdziemy teraz do części zasadniczej naszego spotkania. Ja pozwolę sobie powiększyć ekran, który Państwo będziecie mogli zobaczyć. Jedna sekundeczka. Myślę, że już w tym momencie powinien być tryb pełnoekranowy u Państwa. Gdyby ktoś był tak uprzejmy i napisał, czy powiększył się ekran. Aha, jeżeli się powiększył, to Państwo nie napiszecie tego. Dobrze. Szanowni, dzisiejszy temat może tak brzmi nieprzyjaźnie, bo będziemy tutaj mamy odpowiedź immunologiczną organizmu, ale ja postaram się, że tak powiem, przygotować informacje, które będą akceptowalne zarówno dla fachowców, dla lekarzy, dla osób z branży, jak i dla całkowicie osób, które z tym nie mają nic wspólnego, natomiast chciałyby niejako wesprzeć się tą wiedzą praktyczną. Szanowni Państwo, kluczem do naszego zdrowia jest układ odpornościowy. W zasadzie powinniśmy mówić o homeostazie, czyli dynamicznej równowadze naszego organizmu. Być może w takim ujęciu jeszcze pozwolimy sobie kiedyś przygotować dla Państwa spotkanie, powiemy wtedy też o adaptogenach. Natomiast dzisiaj troszeczkę zawężymy to nasze pole widzenia. No jest to w pewnym sensie też wymuszone sytuacją, pewnym kontekstem. Jak Państwo wiecie, rząd stosuje pewne ograniczenia w celu stłumienia infekcji koronawirusa i zainteresowanie wszystkich osób jakby coraz bardziej jest jednak skupione na tym, w jaki sposób nasz układ odpornościowy wesprzeć i jak to wszystko jest, proszę Państwa, wzajemnie ze sobą powiązane. No, muszę też z przykrością powiedzieć, że bardzo wiele elementów, które w tej chwili pojawiają się w mediach, ma charakter dużej doraźności. Wszyscy próbują na szybko odrobić zaległości, zaniedbania z wielu lat. Proszę Państwa, opłaca się i zawsze to powtarzałem już lata temu, że opłaca się inwestowanie, proszę Państwa, we własną odporność, w układ immunologiczny i te osoby, które poważnie potraktowały zarówno te rady, jak i informacje, które były przekazywane, no w tej chwili mogą się poczuć troszeczkę bardziej bezpieczne i bardziej przygotowane na tą sytuację, która nastąpiła. Proszę Państwa, kilka słów o tym, jak działa i czym jest układ odpornościowy, układ immunologiczny. Otóż, proszę Państwa, zwykle dość wąsko widzimy jego działania, widzimy go jako tylko układ, który chroni nas przed infekcjami. W praktyce, proszę Państwa, tak nie jest. W praktyce działania układu odpornościowego są bardzo szerokie. Obejmują one, proszę Państwa, szereg tkanek, komórek, a także pewnych systemów powiązań pomiędzy nimi, szereg substancji biochemicznych, które one wytwarzają i układ odpornościowy, układ immunologiczny chroni nas nie tylko przed infekcjami, ale też, proszę Państwa, niweluje skutki stresu oksydacyjnego, usuwa lub blokuje toksyny, kontroluje, proszę Państwa, procesy tworzenia komórek atypowych, które mogą jako później być zagrożeniem dla nas jako komórki nowotworowe czy rakowe. I w ogóle zwalcza wszelkie czynniki, obce czynniki zagrażające naszemu organizmowi. Proszę Państwa, chciałbym trzy słowa powiedzieć na temat funkcjonowania układu odpornościowego na różnych poziomach. Postaram się, żeby nie było to bardzo skomplikowane i postaram się też Państwu dać pewne porównania, które dla osób, które nie są lekarzami, czy powiedzmy nie zajmowały się immunologią, będzie to bardziej zrozumiałe. Otóż, proszę Państwa, nasz układ odpornościowy pracuje na wielu poziomach. Dwie jakby takie zasadnicze cechy, które można zauważyć, to
posiada odporność wrodzoną, która nie jest wynikiem tego, z czym zetknęliśmy się. Ta odporność wrodzona działa zawsze. Natomiast nasz układ odpornościowy potrafi się też uczyć i wszelkie kontakty z patogenami zapamiętuje, łącznie z całą metodą zarówno ich zwalczania, jak i można powiedzieć sprzątania po tej infekcji, czyli mamy tu do czynienia z odpornością nabytą. I proszę Państwa, już jakby nawiązując do tego, z czym mamy do czynienia, nie jesteśmy całkowicie bezbronni wobec na przykład wirusów, z którymi nasz układ odpornościowy się nigdy nie zetknął. Dzisiaj na naszym spotkaniu ja bym chciał podkreślić w ogóle, proszę Państwa, bardzo istotny fakt, że przede wszystkim walkę z chorobami, z infekcjami prowadzi układ immunologiczny, a służba zdrowia, farmacja wspiera go tylko w tej walce, a no, przynajmniej nie przeszkadza. To jest, proszę Państwa, bardzo istotne rozróżnienie, dlatego że często sobie wyobrażamy, że to właśnie różnego rodzaju leki są kluczem do naszego zdrowia. Otóż leki mogą nas wspierać, ale często też mogą nasz organizm obciążyć i wcale taka terapia niekoniecznie będzie lepsza. Proszę Państwa, muszę tutaj też powiedzieć, że zarówno patrząc na to, co się dzieje w mediach, nie do końca prawdziwe rzeczy przedstawiają zarówno zwolennicy naturoterapii, jak i niestety z przykrością muszę powiedzieć, że i przedstawiciele służby zdrowia, czy sympatycy wielkich koncernów farmaceutycznych też wprowadzają pewne informacje, które nie wytrzymują naukowej próby. Proszę Państwa, wracając do naszego układu odpornościowego. Pierwsza linia obrony naszego organizmu jest związana ze skórą, płonami śluzowymi, mamy tutaj szereg enzymów, mamy tutaj film bakteryjny, czy właściwie należałoby powiedzieć mikrobiotę na skórze, ale nie tylko na skórze, dlatego że ona występuje też na błonach śluzowych wewnątrz naszych dróg oddechowych, wewnątrz naszego układu pokarmowego i to jest, proszę Państwa, właśnie ta pierwsza linia obrony, która wyłapuje różnego rodzaju patogeny i, proszę Państwa, również potrafi wyłapywać, czy w jakimś, powiedzmy, ograniczonym zakresie likwidować na przykład infekcje wirusowe i to łącznie z tymi wirusami, z którymi nigdy nie zetknęliśmy się. Efektywność tej obrony w przypadku nowych patogenów nie jest może jakaś bardzo duża, tym niemniej ona istnieje. I proszę Państwa, to jest jakby odpowiedź, że wiele osób na przykład nie zapada na tego wirusa albo przechodzi go w dużej mierze bezobjawowo, czy też bez jakichś takich, powiedzmy, większych skutków. Na drugiej linii obrony, proszę Państwa, mamy komórki żerne, mamy fagocyty, i w tej grupie tutaj znajdziemy właśnie makrofagi, neutrofile, monocyty, granulocyty. Proszę Państwa, one są też przystosowane do takich działań, że nawet jeżeli dany antygen, dany patogen nie jest naszemu organizmowi znany, to one mogą jednak pobudzić na przykład komórki typu limfocyty, które należą już do odporności specyficznej, mogą pobudzić je do działania, czy też, proszę Państwa, mogą oznakować, czy oznaczyć takie patogeny, które nie odpowiadają pewnym im znanym wzorcom jako potencjalnie niebezpieczne. I to oznakowanie, tak zwany sygnał bezpieczeństwa, jest potem jakby sygnałem dla innych rodzajów komórek odpornościowych, aby ewentualnie te patogeny zniszczyć. Także jak widzimy, proszę Państwa, pierwsza i druga linia obrony może atakować nawet nieznany patogen. Jaki to jest znany? No taki, który, proszę Państwa, albo już przeszliśmy infekcję, albo została użyta szczepionka, czyli no najlepiej, jeżeli to był dokładnie ten sam patogen, lub bardzo podobny. Wtedy już, proszę Państwa, tworzy się ta odporność specyficzna z czubka tej piramidy i tutaj może się uruchomić, proszę Państwa, bardzo wiele mechanizmów. Przede wszystkim działają tutaj różne formy limfocytów, komórek killerów i tak dalej, ale tu też
proszę Państwa, organizm uruchamia mechanizmy typu interleukiny, interferony. Jest tu wiele tych mechanizmów, ale one wymagają pewnej wiedzy. Proszę Państwa, mówimy o rzeczach, które dla niefachowca mogą brzmieć w sposób obcy, dlatego odwołam się do pewnych porównań, które dla Państwa będą na pewno jasne i myślę, że tutaj wielkich nieścisłości nie będzie, jeżeli pozwolę sobie użyć pewnych porównań. Otóż nasz organizm ze skórą, błoną śluzową, śluzami, mikrofilem, chyba przez momencik nie było dźwięku, proszę Państwa, coś tutaj nie działało, ale wracam jeszcze raz. Nasz organizm ma kontrolę nad tym, co do niego wnika. Nasza skóra, nasze błony śluzowe, enzymy, mikrofilm bakteryjny można porównać poniekąd, proszę Państwa, do kontroli granicznej. I teraz, proszę Państwa, w sytuacji, chyba są zaniki dźwięku, bo tutaj system mi komunikował, że przez moment też nie było transmisji. Proszę Państwa, nawet służby graniczne, jeżeli nie znają potencjalnego niepożądanego kandydata, wyobraźmy sobie, że jakaś grupa terrorystyczna czy przestępcza chce się przedostać, no więc jeżeli oni mają tylko, powiedzmy, ważne paszporty, to teoretycznie oni mogą przez tą granicę przeniknąć. Ale czy tak jest w praktyce? Proszę Państwa, pracownicy służb granicznych, czyli pogranicznicy, służby celne, policja obserwują tych, którzy na tą granicę przybywają. I proszę Państwa, każdy, kto się zachowuje w sposób odbiegający od normy, będzie sprawdzany. Dobrym przykładem jest tutaj pies, proszę Państwa. Pies się nie zastanawia, ale jeżeli ktoś zachowuje się w jakiś sposób nerwowy, coś jest nie tak, brzydko pachnie, sygnał stresu, pies się nim zainteresuje. Więc jest szansa, proszę Państwa, że nawet przy prawidłowych paszportach, nawet przy prawidłowych dokumentach, ktoś kontrolowany bardziej ściśle, jak to się mówi, nie wytrzyma tego ciśnienia psychicznego, w jakiś sposób się zdradzi lub też dokładniejsza kontrola wykryje, że jednak coś tutaj jest nie w porządku. I my tak działają te dwa pierwsze poziomy naszej odporności niespecyficznej. Proszę Państwa, oczywiście nasza granica może być chroniona w sposób bardziej brutalny. Można ją czasem przebić, używając, powiedzmy, większej ilości, no, większych grup ludzi i wtedy też uruchamiają się mechanizmy kontroli polegające na tym, że odosadnia się po prostu wszystkich, którzy wtargnęli w taką strefę. Ale proszę Państwa, oczywiście przyjmijmy też opcję, że jednak jakimś patogenom, czyli w tym wypadku jakimś osobom niepożądanym, udało się przeniknąć na teren państwa, na teren naszego organizmu. I proszę Państwa, bezpieczeństwem wewnętrznym. I proszę Państwa, tutaj też działają mechanizmy niespecyficzne, czyli nie muszą znać patogenu, żeby zareagować, ale proszę Państwa, tutaj już uruchamiają się też mechanizmy specyficzne. Na czym to polega? No jeżeli już wiemy, proszę Państwa, że jakaś osoba czy grupa osób, wiemy coś na ich temat, wtargnęły na teren państwa, wtedy zostaje rozesłany list gończy ze zdjęciami, z opisem i tak działają nasze, proszę Państwa, na przykład limfocyty. One już wiedzą, co mają zrobić, wiedzą, kogo mają szukać i polecenie jest jasne, mają zabić. I tak samo, proszę Państwa, jest w państwie, kiedy wiemy już, kogo szukamy. Ale, proszę Państwa, są też inne mechanizmy. Są służby skarbowe, wewnętrzna służba celna, strażnicy. Wiele z tych służb, proszę Państwa, niekoniecznie zna przeciwnika, ale może aktywnie go poszukiwać na podstawie innych objawów. No, mam nadzieję, proszę Państwa, że nie skomplikowałem za bardzo tego opisu.
że jakieś analogie tutaj możemy wykorzystać. W tej chwili, proszę Państwa, a propos koronawirusa, mamy już, można powiedzieć, portret. Wiemy, z czym walczymy, więc pozwolę sobie kilka słów poświęcić koronawirusowi w sposób taki, powiedzmy, w miarę przystępny. Proszę Państwa, koronawirus należy do tak zwanych wirusów RNA. Niestety ich cechą jest to, że potrafią mutować z nich przeciwnika dosyć trudnego w immunologii, a poza tym jest jeszcze jeden aspekt, że są ulubionym obiektem eksperymentów genetycznych, na przykład prowadzonych przez wojsko. Właśnie ta cecha łatwości mutowania tego wirusa czyni z nich ulubiony obiekt badań. Druga rzecz, proszę Państwa, istotna w przypadku tych wirusów, one generalnie mają stosunkowo małe rozmiary i bardzo prymitywną budowę. Proszę Państwa, właściwie trudno powiedzieć, czy wirusy w ogóle żyją. Genetycy często mówią o tym, że wirusy właściwie wyewoluowały, czy wypadły z ewolucji od organizmów bardziej złożonych, bardziej podobnych do bakterii, w stronę takich cząstek, o których właściwie nie możemy powiedzieć, czy one w ogóle żyją, bo one nie mają właściwie żadnego metabolizmu, nie mają specjalnie żadnych organów, jest to właściwie tylko materiał genetyczny, pewien mechanizm do wstrzyknięcia tego mechanizmu genetycznego w głąb żywych komórek i czasem, acz nie zawsze, mają jakieś tam jeszcze osłonki, czy powiedzmy jakąś formę obudowy. I to jest wszystko. Wirus może w określonych warunkach nawet trwać wieki, nawet tysiąclecia, jeżeli tylko żadne czynniki niszczące nie będą. Proszę Państwa, te czynniki niszczące, no to jest zwykle tlen, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie twarde, niektóre chemikalia. Patrząc na naszego poszukiwanego, proszę Państwa, składa się on ze spiral RNA wewnątrz. To jest oznaczone tutaj na diagramie numerkiem 2, to są te kwasy nukleinowe. Jest tam, proszę Państwa, osłonka z takich kuleczek, które nazywamy kapsomerami i tworzą one kapsyd. To są pewne rodzaje białek, które jakby utrzymują wewnątrz ten materiał nukleinowy. Razem, proszę Państwa, z taką zewnętrzną osłonką, ten kapsyd i ta zewnętrzna osłonka, pochodząca zresztą z organizmu zwierzęcego po replikacji, tworzy nam to jako całość, proszę Państwa, wirion. Natomiast nazwa koronawirus wzięła się od tych wypustek, które tak radialnie otaczają cały zespół tego wirusa i przypominają, być może niektórym osobom przypominały koronę i tak już po prostu zostało. Więc proszę Państwa, popatrzmy, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy dochodzi do kontaktu z tym wirusem. Proszę Państwa, ten wirus potrafi znaleźć określony receptor, który zostaje wykorzystany do wniknięcia do wnętrza komórki. I proszę Państwa, wirus sam nie jest zdolny do rozmnażania, do tego potrzebuje naszej komórki i wykorzystuje tutaj bardzo taki sprytny, ale też i prosty mechanizm. Otóż po wniknięciu do naszej komórki następuje pozbawienie osłonek i usunięcie płaszcza kapsydowego i ten czysty materiał genetyczny następnie zostaje wykorzystany przez naszą komórkę jak własny. Ściśle przy wirusach RNA musi dojść jeszcze do wytworzenia tak zwanej matrycy, na której on jest powielony, matrycy DNA, do tego jest wykorzystany nasz własny materiał genetyczny, a następnie nasza komórka omamiona, można powiedzieć, tym wszystkim, zaczyna replikację tego kwasu nukleinowego, powiera materiał genetyczny tego wirusa. Ciąg dalszy jest różny. Niektóre rodzaje komórek i niektóre rodzaje wirusów doprowadzają do śmierci komórki na skutek wyczerpania jej zasobów i uszkodzeń, które tam następują. W niektórych wypadkach, proszę Państwa, wirusy mogą być replikowane wewnątrz komórki, opuszczają tą komórkę, komórka w zasadzie żyje, jeżeli oczywiście stres oksydacyjny jej nie zabije. I proszę Państwa, po wytworzeniu tych kwasów nukleinowych komórka
z powrotem, przepraszam, nie komórka, tylko wirus, z powrotem jest jakby składany z tych elementów pozostałych, to znaczy kwas nukleinowy z powrotem jest otaczany też wyprodukowanymi tutaj kapsydami i opuszcza i wydostaje się na zewnątrz. Spróbujmy, proszę Państwa, popatrzeć tak graficznie, czyli mamy tą fazę 3, następnie wniknięcia do wnętrza szyjki, kolejna faza to jest pozbawienie tych osłonek kapsydowych, żeby uwolnić materiał genetyczny i przystąpienie, proszę Państwa, do przepisywania treści tego materiału genetycznego przez właśnie mechanizmy powielania komórki. Kolejna faza, proszę Państwa, to jest już translacja, jest powielenie i wytworzenie tego materiału genetycznego, który jest jakby sednem wirusa. Następnie wytwarzanie potrzebnych protein, na przykład do odtworzenia kapsydu. Powielenie już genomów, wielu genomów wirusowych, a następnie, proszę Państwa, już składanie tych elementów składowych wirusa w cały komplet i następnie opuszczenie komórki przez kompletne dojrzałe wirusy, które mogą, że tak powiem, w tym momencie jakby kontynuować to zakażanie. Proszę Państwa, tyle o koronawirusie. Natomiast wróćmy do naszego zdrowia. Dlaczego część osób poradzi sobie z tym wirusem bezproblemowo, dlaczego dla niektórych osób będzie to cięższe. Proszę Państwa, zacznę tak może troszeczkę matematycznie, a potem przejdę znów do pewnych porównań. Jak byśmy mogli zdefiniować nasze zdrowie? Otóż, proszę Państwa, nasze zdrowie zależy od wielu czynników. Od dostarczania do naszego organizmu witamin, minerałów, aminokwasów, protein, antyoksydantów, prohormonów. Że są składniki bardzo istotne, są składniki mniej ważne i niektóre niemal pomijalne. Moglibyśmy zaryzykować i spróbować ująć to po prostu matematycznym wzorem, gdzie poszczególnym tym składnikom pokarmowym, które dostarczamy, tutaj w tym wzorze oznaczonymi jako A, B, C, D i tak dalej, moglibyśmy tym poszczególnym składnikom diety przypisać pewne liczby, pewne wartości proporcjonalne do ich znaczenia dla naszego organizmu. To jest oczywiście, proszę Państwa, tylko przykład, to jest umowne, ale możemy się umówić, że na przykład jeden składnik, dajmy na to, że jest to witamina A, ma ważność na poziomie 9. Witaminy z grupy B, powiedzmy, że to jest wartość tam 11. Witamina C 8, witamina D 21. Nie spierajmy się, proszę Państwa, o te współczynniki, bo to jest tylko ilustracja. Ale, proszę Państwa, jest pewna grupa bardzo istotnych składników i należą do nich na przykład glutation, tutaj oznaczony jako GSH, to jest skrót biochemiczny, czy też enzymy glutationozależne, peroksydazy glutationowe czy transferazy glutationowe i tutaj tak umownie przypisałem im wartość 100 tysięcy. I proszę Państwa, na pewno nie jest to przesadzone, porównując na przykład do innych wcześniej wymienionych witamin. Dla porównania umieściłem tutaj pod symbolem X2 silne antyoksydanty, na przykład z grupy antocyanin, dlatego że one są w pewnym sensie podobne pod względem jednego obszaru działania do glutationu, czyli działania antyoksydacyjnego. Ale jak widać, proszę Państwa, ta siła antyoksydacyjna jest tutaj mniejsza. I teraz, proszę Państwa, zobaczmy, że jeżeli zacznie brakować niektórych z tych składników w naszym organizmie, bo ich nie dostarczamy, na przykład spadnie poziom witaminy B o połowę, czy witaminy D do 1/10, to ta wartość końcowa, ta suma, nasze zdrowie Z też spada. Ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli spadnie o połowę dostarczanie na przykład glutationu, czyli ten czynnik X1, to ta wartość Z zmniejsza się bardzo, bardzo gwałtownie.
proszę Państwa, im wyższa ta wartość Z, tym większa gwarancja, że nasze zdrowie jest bardziej zabezpieczone. Czyli proszę zwrócić uwagę, że niektóre niedobory będą bardzo groźne dla naszego zdrowia. Ale żeby to nie było takie bardzo matematyczne, proszę Państwa, użyjmy innego, bardziej obrazowego porównania. Można powiedzieć, że tak jak bezpieczeństwo spinacza zależy od liny, tak nasze zdrowie zależy od układu odpornościowego. I dla niego, podobnie właśnie per analogia, w linie są elementy bardziej i mniej ważne, na przykład rdzeń i oplot. I każdy, kto bawił się jakąkolwiek liną, wie, że uszkodzenie rdzenia jest bardzo groźne. Dla nas, proszę Państwa, rdzeniem tej liny jest glutation i enzymy glutationozależne. Natomiast w oplocie znajduje się bardzo wiele jeszcze innych substancji. Jeżeli uszkodzimy, proszę Państwa, oplot, jakoś to przez jakiś czas przeżyjemy na tej linii, ale jeżeli pęknie nam rdzeń tej liny, oplot nas, proszę Państwa, na pewno nie utrzyma. Teraz idźmy dalej, proszę Państwa. Układ immunologiczny ma wiele funkcji. Ja pozwoliłem sobie tutaj wymienić przede wszystkim te trzy najważniejsze. Otóż zajmuje się, proszę Państwa, działaniami antyoksydacyjnymi, zajmuje się modulacją układu immunologicznego i zajmuje się detoksykacją. Bardzo często szczególnie zapomina się o detoksykacji, mówiąc o działaniu układu immunologicznego. Proszę Państwa, zwykle te funkcje nie są oddzielne, są wykonywane przez układ immunologiczny po prostu razem. Proszę Państwa, patrząc na tak zwaną odpowiedź immunologiczną, bo to jest jakby klucz do zrozumienia działania naszego układu, nie możemy mówić, że jest słaba czy za mocna, bo bardzo często takie określenia się spotyka, ale powinniśmy, proszę Państwa, raczej rozróżniać tylko właściwą albo niewłaściwą. To ma daleko idące, proszę Państwa, konsekwencje, takie widzenie układu immunologicznego, dlatego że nie będziemy mieć potem problemów z zrozumieniem, na przykład alergicy nie będą źle interpretować informacji lekarza, który mówi, że muszą wzmocnić układ odpornościowy. Wielu lekarzy nawet nie do końca prawidłowo mówi, że nie można wzmacniać układu odpornościowego, bo na przykład alergia czy choroby autoimmunologiczne no, wręcz zabić, prawda? Natomiast my musimy mówić o właściwej i niewłaściwej reakcji. Spróbujmy, proszę Państwa, to rozróżnić. Reakcja właściwa, adekwatna, to jest reakcja prawidłowa do zagrożenia, z którym się zetknęliśmy. Czyli jeżeli jest infekcja, układ odpornościowy reaguje w sposób wystarczająco silny, aby ją zlikwidować, a następnie, proszę Państwa, zapamiętuje cały ten przebieg infekcji i usuwa jej skutki. Proszę Państwa, jeżeli układ odpornościowy zareaguje nieadekwatnie, czyli na przykład stan zapalny, bo on jest, że tak powiem, często potrzebny nawet, żeby zwalczać infekcję, stan zapalny będzie zbyt silny, to proszę Państwa, może dojść do nadreaktywności, może dojść do pewnych wstrząsów i coś takiego na przykład, proszę Państwa, obserwuje się u osób zakażonych czy grypą, czy wirusem, koronawirusem, że sam przebieg reakcji immunologicznej staje się zagrożeniem dla organizmu. Nie sam koronawirus zabija te osoby, czy też powoduje problemy, silne problemy zdrowotne, ale proszę Państwa, nie do końca adekwatna, zbyt silna reakcja układu immunologicznego. Taką samą sytuację, proszę Państwa, możemy mieć przy kontakcie z alergenami. Może dojść do wstrząsu, gdzie tak naprawdę układ odpornościowy zareagował niepotrzebnie i nieprawidłowo. Pogarsza się selektywność naszego układu odpornościowego, która powoduje, że nie tylko nie do końca prawidłowo reagujemy na infekcję, ale też na przykład reagujemy uczuleniami, alergiami, czy nawet wręcz układ odpornościowy zaczyna zwalczać komórki własne, czyli mamy tutaj autoagresję, choroby autodegeneracyjne. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze do tych odpowiedzi nieadekwatnych
powinniśmy też zaliczyć na przykład pasywność, słabą reakcję układu odpornościowego, który na przykład nie produkuje wystarczająco dużo komórek odpornościowych i to obserwujemy przede wszystkim jako dużą podatność na infekcje. Bardzo często są to infekcje nawracające. Proszę Państwa, znów w kontekście koronawirusa bardzo wiele problemów zdrowotnych związanych właśnie z infekcją koronawirusem występuje w drugiej fazie. Bardzo często, proszę Państwa, osłabienie układu odpornościowego połączone z tą silną infekcją powoduje, że dochodzi do nadkażeń, czy powiedzmy związanych koinfekcji. I to już nie są, proszę Państwa, wtedy akurat koronawirusy, to mogą być inne wirusy, to mogą być bakterie, to mogą być grzyby. Bardzo często, proszę Państwa, w tym ostrym przebiegu zapalenia płuc mamy do czynienia z różnego rodzaju nadkażeniami. Układ immunologiczny nie okazał się wystarczająco wydolny, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Proszę Państwa, kluczem do prawidłowo i odpowiednio mocno działającego układu odpornościowego jest glutation. Glutation jest prostym białkiem, właściwie w polskiej nomenklaturze nie powinien być nawet nazywany białkiem, jest tripeptydem, składa się z trzech aminokwasów. I proszę Państwa, glutation jest tak ważny, dlatego że bez glutationu, który jest wewnątrz komórek, komórki są bardzo małe. Przepraszam Państwa, zerwało się na moment połączenie. Wracam z powrotem do tematu. Otóż przy niskim poziomie glutationu wewnątrzkomórkowego komórki są nieodporne ani na wolne rodniki, ani też bardzo źle sobie radzą z toksynami wszelkiego rodzaju. Organizm nie produkuje wystarczającej liczby komórek odpornościowych. To jest bardzo groźne dla naszej odporności. I proszę Państwa, co jest jeszcze ważne, rozprzęgają się pewne funkcjonalne mechanizmy łączące działanie i współpracę tych komórek. I proszę Państwa, niestety we współczesnym świecie, w krajach nowoczesnych mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ten poziom glutationu jest bardzo niski. Natomiast popatrzmy, proszę Państwa, na jego funkcję. Antyoksydant, wsparcie układu immunologicznego, spowalnianie, czy no, prawie że zatrzymywanie procesu starzenia, likwidacja stresu oksydacyjnego, który jest obecny w nowoczesnych społeczeństwach, dlatego że niestety my prawie ciągle żyjemy w stresie tak zwanym podprogowym, który generuje właśnie ten stres oksydacyjny. Detoksykacja, proszę Państwa, współczesność to jest cała masa toksyn zarówno powiedzmy niepożądanych, przemysłowych, jak i pojawiających się z powodu chemizacji rolnictwa, produkcji żywności i rosnącej niestety konsumpcji leków. No i nasza witalność, proszę Państwa, więc zaburzenia poziomu glutationu odbiją się momentalnie, całościowo na naszym organizmie. Popatrzmy, proszę Państwa, na to, co wiadomo już, na zastosowania kliniczne terapii związanych z podnoszeniem poziomu glutationu. Proszę Państwa, jest to jakby podstawą zwalczania wszelkich rodzajów infekcji, czyli cała immunologia. Proszę Państwa, nowotwory. To jest cały temat, którym można by całe spotkanie poświęcić nowotworom i glutationowi, ale proszę Państwa, właśnie nasze mechanizmy likwidowania komórek nowotworowych są ogromnie zależne od właściwego poziomu glutationu. Proszę Państwa, układ krążenia, szczególnie tutaj enzymy glutationozależne, takie jak peroksydazy glutationowe, to jest klucz do tego, żeby nie mieć arteriosklerozy albo ją zatrzymać, czy też wręcz zlikwidować.
Choroby, proszę Państwa, autodegeneracyjne, czyli Parkinson, Alzheimer, choroby związane z, czy kojarzone zwykle z wiekiem, chociaż to różnie w tej chwili bywa, ludzie młodzi też na niektóre z tych dolegliwości cierpią. Proszę Państwa, detoksykacja, stan wątroby, to wszystko jest związane i może być skutecznie leczone z wykorzystaniem właśnie preparatów podnoszących poziom glutationu wewnątrz organizmu. Nasza wydolność, nasz metabolizm, proszę Państwa, układ trawienny w kontekście na przykład czy chorób autodegeneracyjnych, czy też infekcji. Na przykład wirusy wątrobowe aktywizują się przy niskich poziomach glutationu w wątrobie i wcale nie jest to zakazić. Mogliśmy się, proszę Państwa, zakazić dużo wcześniej i nawet całe lata wstecz i po prostu o tym nie wiedzieliśmy. Więc proszę Państwa, myślę, że to jest bezdyskusyjne i warto tylko pamiętać o jednej bardzo istotnej sprawie, że nie da się raz na zawsze odbudować poziomu glutationu, dlatego że on jest używany przez nasz organizm cały czas i na skutek różnych czynników niestety jest z naszego organizmu eliminowany. Najbardziej eliminuje z naszego organizmu wysoki poziom toksyn w środowisku. Niestety, żeby detoksykować organizm, glutation wiąże toksyny, helatuje albo tworzy koniugaty i jest wydalany. Natomiast inne czynniki, takie jak oksydacja, jak stres, jak promieniowanie, mogą powodować, że on jest zaangażowany w usuwanie wolnych rodników, czy też reaktywnych form tlenu i wtedy glutation podlega utlenianiu, jest po prostu niedostępny. On nie opuszcza naszego organizmu, ale już do jakby celów metabolicznych, czy do potrzeb metabolicznych naszego organizmu jest już niedostępny. Proszę Państwa, wracam cały czas, bo to jest jakby clue naszego, czy powiedzmy leitmotiv naszego spotkania. Glutation jest kolosalnie ważny, jeżeli chodzi o zwalczanie patogenów, które trafiają do naszego organizmu i jeżeli będzie go mało, nasz organizm sobie z tym po prostu nie poradzi. Proszę Państwa, akurat tak się złożyło, że wiedza o glutationie trafiła do wiadomości publicznej dzięki naukowcom. Nie wynikało to z pewnych przesłanek medycyny tradycyjnej czy naturalnej, chociaż oczywiście, proszę Państwa, jak zobaczymy dalej, prekursory glutationu jak najbardziej są obecne w pokarmie i w pewnych terapiach były używane, ale bez świadomości, jaki jest mechanizm funkcjonowania w naszym organizmie. I proszę Państwa, kilku wybitnych naukowców stworzyło już w tej chwili praktycznie 30 lat temu podstawy wiedzy o tym, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Był to profesor Bunos, był to guru Redox Niemiec Wolf Dröge. Bardzo wiele dla popularyzacji tej wiedzy zrobił dr Jimmy Gutman, cały czas aktywny, proszę Państwa. Są dostępne wprawdzie w języku angielskim jego książki, które w sposób bardzo przystępny i bardzo jednocześnie praktykują, w jaki sposób można wykorzystać strategię podnoszenia poziomu glutationu. Proszę Państwa, gdybyśmy tylko spojrzeli na same toksyny, które glutation jest w stanie związać, to myślę, że jest to bardzo dobitne. Ja powiem, że ta lista przekracza 10 tysięcy pozycji, tu jest tylko mały fragmencik. Więc proszę Państwa, mówiąc krótko, nie ma skuteczniejszego naszego naturalnego, endogennego detoksykantu jak glutation. Porównanie zdolności detoksykacyjnej różnych protein, aminokwasów i innych składników w naszym organizmie absolutnie pokazuje, że glutation jest pod tym względem bezkonkurencyjny. Przyjrzyjmy mu się, w jaki sposób organizm go syntezuje. Otóż glutation, proszę Państwa, powstaje wewnątrz komórek, bardzo ważne, wewnątrz komórek ze składników takich jak glutamina, glicyna i cysteina. I bardzo bym chciał podkreślić ten fakt,
że drogą pokarmową nie da się uzupełnić glutationu w naszym organizmie wewnątrz komórek. On tam po prostu nie dotrze. Musimy dostarczyć składników budulcowych. I podkreślam to bardzo silnie, dlatego że w mediach i na rynku jest cała masa dezinformacji, przykro mi to mówić, ale stojących totalnie w sprzeczności z wiedzą naukową. Jakby kariera glutationu wyzwoliła pewne siły komercyjne, które próbują po prostu tworzyć preparaty na rynek, które tak naprawdę są placebo, ale często za spore pieniądze. I to nie ma czy zrobimy preparat z glutationem w takiej czy innej formie, czy będzie lipozomalny, czy jeszcze inny. Proszę Państwa, musimy dostarczyć prekursorów. Przy czym o tyle sprawa jest i trudna, i prosta, że na przykład glutaminy i glicyny właściwie nie musimy organizmowi specjalnie dostarczać. Jest jej wystarczająco, tych dwóch składników jest wystarczająco dużo w pokarmach. Natomiast potworny deficyt, proszę Państwa, wiąże się z cysteiną, a ściśle z jej bardzo specyficzną formą, mianowicie z cystyną. Ale do tego, proszę Państwa, wróćmy za chwilkę. Więc patrząc, proszę Państwa, gdzie znajdziemy glutation, no więc tych pokarmów jest nawet sporo, ale proszę Państwa, ponieważ prekursory glutationu są wrażliwe na temperaturę, z każdy z tych pokarmów, proszę Państwa, musielibyśmy spożyć surowy. Ewentualnie, tak jak warzywa należące do rodziny krzyżowych, czyli mówiąc tak bardziej domowo kapustnych, możemy kisić, kwasić, ale nie możemy ich ani gotować w wodzie, ani na pasze. Podobnie, proszę Państwa, jeżeli wykorzystalibyśmy mleko, a ściśle najlepiej serwatkę z mleka, no to nie mogłaby ona być przechowywana, ani mleko, ani serwatka, tak jak tutaj na zdjęciu, w pojemnikach metalowych, dlatego że kontakt z metalem wywołuje przez katalizę reakcję rozpadu cystyny, bardzo ważnej dla naszego organizmu. Drugi problem, proszę Państwa, stężenie składnika potrzebnego nam w tych pokarmach jest bardzo małe. I gdybyśmy chcieli się posiłkować żółtkami, no to dla osoby młodej przed 40 byłaby to dawka na poziomie 15 żółtek dziennie. Ciężka sprawa, biorąc pod uwagę słabą dostępność żywności organicznej. Proszę Państwa, mleko matki jak najbardziej jest ogromnie ważne, zawiera prekursory glutationu, nie można dzieci pozbawiać tego składnika. Ważne jest, aby to mleko, proszę Państwa, nie było, tak jak to robi się w wielu klinikach, szpitalach czy placówkach, najpierw ściągane, a potem pasteryzowane, bo jest już wtedy bezwartościowe. Niestety, proszę Państwa, dla osób dorosłych już nie jest dostępne. W Stanach Zjednoczonych przez pewien czas były preparaty z mleka ludzkiego, potem zabroniono obrotu tymi preparatami. No, ze względu, myślę, obyczajowych głównie. Proszę Państwa, nie mamy za dużych wyborów. Oczywiście nasza wizja środowiska bardziej się skłania do zdjęcia z lewej strony, ale nasze środowisko naturalne już tak nie wygląda. Prawdę mówiąc, to nawet już niekoniecznie wygląda tak jak z prawej strony, ale powiedzmy, że w tą stronę idzie nasza cywilizacja. I ma to swoje konsekwencje. Proszę Państwa, wyczerpujemy zasoby biopierwiastków w glebach lub je też niszczymy poprzez chemizację rolnictwa, przez sztuczne nawozy, przez sposoby utrwalania żywności. I gdybyśmy, proszę Państwa, popatrzyli tylko na to, co jest jakby z punktu widzenia naszego spotkania istotne, to porównując dostępność składników, z których nasz organizm może syntezować glutation w latach 50., a powiedzmy w obecnej dekadzie, w której żyjemy, no to proszę Państwa, bardzo spadła ta wartość zielona, natomiast niestety, proszę Państwa, w naszym środowisku, w naszych organizmach rośnie cały czas ilość toksyn, które no niestety spożywamy z żywnością, które wnikają
cały czas w nasz organizm ze środowiska, podajemy je też również z lekami. To oznacza, proszę Państwa, że te toksyny będą powodowały większą utratę glutationu w naszym organizmie, a dostarczanie potwornie osłabło. Dlatego, proszę Państwa, trudno jest w dzisiejszych czasach znaleźć osoby z prawidłowo działającymi układami odpornościowymi. Obiecałem, proszę Państwa, że powiem, dlaczego nie cysteina, a cystyna. Otóż, proszę Państwa, dokładne badania pokazały, że cysteina jako aminokwas jednocząsteczkowy niespecjalnie nadaje się do suplementacji, dlatego że jest niszczona w przewodzie pokarmowym, bardzo jest wystawiona na niszczenie przez wolne rodniki, ma też niektóre metabolity toksyczne i znikoma jej część dociera do wnętrza komórek. Pomijam też kwestię, że my w ogóle spożywamy mało cysteiny, czy też jej pochodnej cystyny. Natomiast sama cysteina, proszę Państwa, jest niespecjalnie też smaczna i korzystna do spożywania, dlatego że jest bardzo kwasowa i nawet w postaci suplementu, no już powiedzmy, może wywołać na samym początku w żołądku pewne problemy. Dlatego, proszę Państwa, okazało się, że to, co jest ważne i w takiej postaci najczęściej w naturalnej żywności ten prekursor glutationu występuje, to jest właśnie, proszę Państwa, cystyna, czyli dwie cząsteczki cysteiny połączone mostkiem siarkowym. I proszę Państwa, ten mostek siarkowy powoduje coś takiego, że ta cząsteczka cystyny pięknie przetrwa drogę przez przewód pokarmowy, bardzo ładnie zostanie przeniesiona w płynach ustrojowych w stronę komórek, ładnie receptory komórek przyjmą ją przez błonę komórkową, natomiast wewnątrz komórki pięknie ten mostek siarkowy się rozłącza, bo on jest delikatny i już w tym momencie jako cysteina może wejść w syntezę glutationu. Proszę Państwa, niestety ten słaby mostek siarkowy powoduje, że wszystkie te składniki, które zawierają właśnie cystynę lub jej homologii, są wrażliwe na temperaturę. Już temperatury rzędu 50 stopni niszczą ją. Podobnie kontakt z metalem, homogenizacja, mikrofiltracja, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z ciśnieniami, nawet dynamicznymi przy procesach przemysłowych, tam ta cystyna się rozpada. I proszę Państwa, w tej chwili po tylu latach od powiedzmy opracowania tej wiedzy teoretycznej i stworzenia preparatu, jakim jest Immunocal, po tylu latach, proszę Państwa, Immunocal ciągle na rynku światowym jest jedynym właściwie sprawdzonym preparatem pod względem klinicznym, który efektywnie działa, zawierającym właśnie, proszę Państwa, w swoim składzie cystynę i jej homologi. Firma Immunotech nazwała właśnie tą cysteinę jako bonded cystein, czyli cysteinę związaną, ale mamy do czynienia, proszę Państwa, gdybyśmy mówili tu od strony biochemicznej, właśnie z cystyną. I proszę Państwa, stosowanie tego preparatu rzeczywiście daje wspaniałe rezultaty. Jest to produkt całkowicie naturalny, produkowany w bardzo kontrolowanych warunkach, to znaczy łącznie już z samym surowcem, czyli pochodzeniem mleka. To wszystko jest kontrolowane przez jeden podmiot, aż do produktu finalnego. I proszę Państwa, niestety nie jest to ani proces łatwy, ani tani, dlatego że no na przykład jedno pudełko Immunocalu zawierające minimalną miesięczną, no potrzebujemy, proszę Państwa, około 500 litrów mleka, żeby takie pudełko otrzymać. Nie jest to, proszę Państwa, po prostu koncentrat białek serwatkowych, to jest izolat określonej grupy białek serwatkowych. Usuwamy stamtąd niektóre, które mogłyby być nietolerowane albo wywoływać alergię, jakby cały proces jest skoncentrowany na dostarczeniu właśnie cystyny, czyli tej cysteiny związanej. Proszę Państwa, króciutko spróbujmy przejrzeć 10 podstawowych powodów, dla których warto zastosować Immunocal. Proszę Państwa, przede wszystkim wzmocnienie odporności. Usunięcie toksyn. Cały czas, proszę Państwa, jesteśmy wystawieni na ekspozycję na toksyny,
cały czas to chłaniamy i niestety nasza wątroba wiąże te toksyny w chelaty i koniugaty. Następnie to opuszcza nasz organizm, ale tracimy glutation. Bez uzupełnienia ten proces ulegnie zaburzeniu. Proszę Państwa, bardzo ważne jest zwiększanie potencjału antyoksydacyjnego, dlatego że nawet zwykła produkcja energii w komórkach jest źródłem reaktywnych form tlenu, czy też, jak ktoś woli, wolnych rodników. Również, proszę Państwa, w momencie, kiedy zostaniemy zainfekowani, dochodzi do procesu zwalczania patogenów, na przykład właśnie wirusów, dramatycznie skacze w górę oksydacja organizmu. Bardzo poziom wolnorodnikowy rośnie, dlatego że nasze limfocyty typu T zwalczają patogeny, zwalczają wirusy, używając nadtlenku wodoru. I to powoduje bardzo gwałtowne podniesienie poziomu właśnie reaktywnych form tlenu w organizmie. Do tego jest koniecznie potrzebny właśnie taki endogenny antyoksydant, jakim jest glutation. No, myślę, proszę Państwa, że nikogo nie trzeba przekonywać, że zachowanie młodości jest wartością samą w sobie. I proszę Państwa, tylko króciutko powiem, że badania pokazały ogromną zależność śmierci komórkowej, jak i replikacji komórek. Klucz, a to jest, proszę Państwa, klucz do naszej młodości i długiego życia. Proszę Państwa, badania lekarzy sportowych i nie tylko lekarzy sportowych pokazały też, że podniesienie poziomu wewnątrzkomórkowego glutationu daje wzrost zarówno wydolności krótkotrwałej, jak i długotrwałej o rząd 13, prawie 14%. Wydaje się, że to jest niedużo, ale proszę powiedzieć to sportowcom, którzy dotarli na miejsce czwarte, na przykład na wyścigach, że to jest niedużo. Proszę Państwa, jest to, w rzeczywistości jest to odczuwalne nawet przez zwykłych ludzi, jeżeli zaczynamy się suplementować, podnosząc poziom glutationu, nawet zwykli ludzie odczuwają zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o wydolność fizyczną. Proszę Państwa, zapobieganie nowotworom. Myślę, że kiedyś poświęcimy całe spotkanie zagadnieniom nowotworowym, jakie mechanizmy tutaj się uruchamiają, jak to działa. Na razie zapamiętajmy tylko, że jest to jeden z tych ważnych powodów, dla których warto zastosować immunokal. Proszę Państwa, immunokal możemy zastosować, aby przyspieszyć rekonwalescencję. Tu powiem tylko taki jeden przykład, że chirurgiczna interwencja w obrębie jamy brzusznej, jakiś większy właśnie zabieg w obrębie jamy brzusznej może spowodować obniżenie poziomu glutationu w organizmie nawet o 40 i więcej procent. Czyli proszę Państwa, bardzo wiele procesów chorobowych rusza nie tyle z powodu jakby samej interwencji chirurgicznej, ale proszę Państwa, to osłabienie skutkujące spadkiem glutationu otwiera drogę uaktywnienia zarówno wielu patogenów żywych, jak i pogarsza po prostu sytuację metaboliczną organizmu. Wszystkie terapie medyczne, proszę Państwa, mają swoje konsekwencje, jeżeli używamy środków syntetycznych. Jedynie większość środków naturalnych nie ma cech toksycznych, acz nie wszystkie, bo bywają i też naturalne środki, które mogą być na przykład toksynami, ale ogromna większość, proszę Państwa, preparatów stosowanych przez współczesną medycynę niestety ma skutki toksyczne, szczególnie jeżeli mówimy o antybiotykach, niesterydowych lekach przeciwzapalnych, sterydach jako takich, no i wszystkie, proszę Państwa, terapie związane na przykład z zastosowaniem cytostatyków czy też radioterapii. Aby uniknąć, powiedzmy, skutków ubocznych, można organizm wesprzeć, podnosząc poziom glutationu. Proszę Państwa, oszczędność pieniędzy, no to jest temat na czasie, można powiedzieć, aktualny. Nikt tego jakoś tak poważnie w Polsce nie traktował. W tej chwili, proszę Państwa, można powiedzieć, że mamy bardzo mało czasu, aby poprawić swoją odporność i powiem uczciwie, proszę Państwa, poprawa odporności w krótkim czasie
jest bardzo trudna. Nie chcę mówić, że jest niemożliwa, ale jest bardzo trudna. Jeżeli ktoś wcześniej nie myślał o uodpornieniu organizmu, to w tej chwili ma duży problem. Pomijam kwestię, proszę Państwa, horrendalnego skoku cen niektórych preparatów, suplementów. Z jednej strony, proszę Państwa, widzimy informacje, które osobiście mnie oburzają. Jacyś tam bliżej nieokreślani eksperci medyczni mówią, że suplementy nie działają. Z drugiej strony mówią o tym, że wystarczy zróżnicowana dieta. No skoro, że tak powiem, zróżnicowana dieta działa, to dlaczego dostarczenie przez suplementację większej ilości tych składników, które powinny być w tej diecie, ma nie działać? Ale proszę Państwa, widać też, że na przykład Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę na to, że są preparaty, które zastosować warto. No, proszę Państwa, o cynku mówi wiele minister zdrowia różnych krajów i to jest jakby, no może skupiono się tylko na cynku. Proszę Państwa, my mamy naprawdę w tym momencie rzecz znacznie skuteczniejszą, mianowicie prekursory glutationu. Ja nie neguję wartości innych jeszcze preparatów, ale jeżeli chcemy długofalowo uzyskać trwały efekt, to jak najbardziej to jest w Państwa zasięgu. Proszę Państwa, stosując Immunocal, mamy przede wszystkim wewnętrzny spokój, dlatego że jest to preparat obecny bardzo długo na rynku, przetestowany klinicznie, przetestowany w różnych krajach świata. Możecie Państwo sięgnąć do bardzo dużej ilości publikacji. Jest w pozycjach referencyjnych dla lekarzy i farmaceutów i proszę Państwa, wykazał się swoją skutecznością również w innych obszarach, na przykład pan doktor, czy właściwie profesor, pan Luc Montagnier nagrodzony Noblem za badania nad wirusem HIV i rozprzestrzenianiem się i mechanizmem zespołu nabytej nieodporności, czyli AIDS, wprost pisze o Immunocalu, nie o prekursorach glutationu, pisze o Immunocalu w swojej książce właśnie poświęconej AIDS oraz rakowi. No, ciekawa rzecz, że po tylu latach od publikacji w Polsce ta pozycja właściwie nie jest w ogóle znana i proszę Państwa, nikt nie podjął się, że tak powiem, medycznego czy klinicznego wykorzystania rzeczy przygotowanych przez ludzi naprawdę pod względem naukowym będących no, autorytetami. Proszę Państwa, wiadomo, że stosowanie Immunocalu w przebiegu choroby AIDS zwiększa ogromnie przeżywalność pacjentów. Jest to udokumentowane literaturą. Osoby zainteresowane mogą do tego jak najbardziej sięgnąć. Proszę Państwa, będziemy powoli przechodzić do podsumowań. Jest bezdyskusyjną rzeczą, że układ odpornościowy jest zależny od dostępności glutationu. Jeżeli chcemy być zabezpieczeni zarówno przed infekcjami, przed atakiem patogenów zewnętrznych, jak i być zabezpieczeni przed tworzeniem się komórek atypowych w naszym organizmie, czyli potencjalnie nowotworowych. Jeżeli chcemy, proszę Państwa, mieć spokój z różnego rodzaju problemami alergicznymi czy też autoagresywnymi, musimy pamiętać o utrzymaniu tego poziomu glutationu. Proszę Państwa, na ten temat możecie Państwo czytać w pozycjach przygotowanych i opublikowanych naprawdę przez wybitnych immunologów, klinicystów. Proszę Państwa, liczba publikacji dotyczących glutationu już dawno przekroczyła 100 tysięcy, bo no, tą informację to już mieliśmy 10 lat temu, że przekroczyło 100 tysięcy i to nie chodzi o doniesienia, proszę Państwa, prasowe. To są badania naukowe, to są publikacje naukowe. Jeżeli ktoś szuka informacji na temat prekursorów glutationu, to przede wszystkim, owszem, można w wyszukiwarce to wpisać, ale dodajmy jeszcze, proszę Państwa,
tam na koniec PDF, żeby nam się nie pojawiały jakieś komercyjne rzeczy, tylko żeby pojawiły się konkretne prace naukowe i możemy przez PubMed czy też inne portale, które się specjalizują właśnie w publikacjach naukowych, dotrzeć naprawdę do każdej informacji, jaka Państwu będzie potrzebna. Myślę tutaj przede wszystkim o lekarzach, o naukowcach, ale jak najbardziej, proszę Państwa, też wszystkie osoby zainteresowane swoim zdrowiem do tego dotrą. Proszę Państwa, mamy praktyczne wykorzystanie też, które na pewno dla nas, zwykłych ludzi, będzie miało znaczenie. Informacjami o pozytywnym działaniu immunokalu dzieliła się, czy też dzieli Kinga Baranowska, była tak miła, że zrobiła to otwarcie. Wiemy też o innych sportowcach, którzy stosują, niekoniecznie chcą się tą informacją dzielić. Proszę Państwa, jest to naprawdę skuteczne dla wszystkich. Na koniec, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że w Polsce kto był pierwszy, jeżeli chodzi o stosowanie immunokalu, więc zaskoczę Państwa, były to konie. W Polsce najpierw trafił immunokal i został wykorzystany w hodowlach koni oraz przy opiece nad końmi wyścigowymi. Tam się liczą efekty, proszę Państwa, tam są duże pieniądze. Ja już tak nawiązując do tych koni i kończąc, powiem Państwu tak, zadbajmy o układ odpornościowy, abyśmy mieli to końskie zdrowie i abyśmy przetrwali tą końską kurację, którą funduje nam rząd, żeby to wszystko potrwało jak najkrócej. Proszę Państwa, za tydzień zapraszam o tej samej porze, o godzinie 14:00. Będziemy mówić o bardzo ciekawych zastosowaniach żywicy z pistacji kleistej, zwanej mastichą. Proszę Państwa, jest to też, można powiedzieć, taka gwiazda wschodząca medycyny naturalnej, jednocześnie z bardzo dobrym zapleczem naukowym i już z testami klinicznymi. Serdecznie Państwa za tydzień o 14:00 zapraszam. Ja spróbuję Państwu udostępnić teraz czat, aby można było ewentualnie jakieś jeszcze pytania zadać. Natomiast proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje przemyśleć, proszę skorzystać z maila do firmy GSH. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, proszę Państwa, dla osób zainteresowanych mogę być pod telefonem i podam teraz mój telefon. Mój telefon, proszę Państwa, to 510, może napiszę tutaj na czacie, żeby to nam nie zginęło. Szanowni Państwo, byłoby miło, gdyby Państwo zechcieli wykorzystać godzinę między 11 rano a 13 po południu. Będę wtedy przy tym telefonie dyżurował. Jeżeli będzie potrzebna jakaś konsultacja indywidualna lub pytania, na które mogę odpowiedzieć, postaram się. Jeżeli będzie mi, proszę Państwa, brakowało wiedzy na ten temat, no to wskażę, kto taką wiedzę będzie mógł posiadać. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Wykład był dość długi, no myślę, że był chwilami może troszeczkę zbyt specjalistyczny. Natomiast, proszę Państwa, zapraszam za tydzień, a już odpowiadam na Państwa pytania. Czy można zbadać poziom glutationu? Można. Takie badanie jest możliwe, natomiast nie słyszałem, aby dla, powiedzmy, jak to się mówi, przeciętnego człowieka z ulicy w Polsce ktoś takie badanie zrobił. Takie badania prowadziły polskie uczelnie. Był kiedyś cykl badań poziomu glutationu w krwi łożyskowej kobiet, które poroniły. I z tego co wiem, taki sprzęt posiadały uniwersytety medyczne poznański, wrocławski i łódzki. Natomiast nigdy nie słyszałem, żeby jakaś placówka komercyjna posiadała taki sprzęt. Można ewentualnie szukać, ale raczej chyba też nie w Polsce, tylko najbliżej tutaj w Niemczech, laboratorium, które może zbadać poziom peroksydazy glutationowej. Jest to badanie może nie ściśle dotyczące glutationu, ale jeżeli nam wyjdzie
Wysoki poziom peroksydazy, to znaczy, że glutation mamy też przyzwoity. Natomiast no niestety, proszę Państwa, może być taka sytuacja, że wyjdzie niski poziom peroksydazy i to jest już ostrzeżenie, szczególnie jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, ale nie tylko, bo no zagrożenie nowotworowe tutaj też jest wtedy wysokie, ale nie musi to oznaczać jednocześnie niskiego poziomu glutationu. Może być związane na przykład z tym, że w naszej diecie brakuje selenu. Także wtedy peroksydaza się też w naszym organizmie nie syntezuje. Tutaj pan Henryk, pan sportowcy, jacy sportowcy korzystali, czy korzystają. Mogę nie mieć świeżych informacji, ale myślę, że śmiało tutaj możemy, znaczy ja prywatnie mogę zaryzykować, bo tu pewną oberwę od GSH. Mianowicie pani Kowalczyk, Pudzian. No myślę, że jeszcze ktoś więcej tutaj by się znalazł. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o tych sportowców, to wiem, że była lista i być może ona cały czas jest na stronie firmy Immunotek. Mianowicie na stronie firmy Immunotek sportowcy olimpijscy, że tak powiem, chwalili się swoimi doświadczeniami. Pan Krzysztof Borys. Nie bardzo można porównać wodór do GSH, dlatego że to są zupełnie różne substancje. Zupełnie różne substancje i no, wodór nie jest suplementem, podawanie jest zupełnie inne i no, byłbym bardzo ostrożny tutaj w przypisywaniu tej wartości, ale nie, proszę się nie gniewać, nie przypisywałbym dużej wartości wodorowi w tym wypadku. No, na pewno nie w tysiącach. Pan Henryk, peroksydaza glutation